A tu czekaj, ogląda. Dobre, podniósł go, popatrzył, widziałeś, wywalił. Odczep się ode mnie. Ty, no nie gadaj, że mi na chatę wejdzie. Nie, nie, bo on poszedł do... No wszedł. On no, Kalwina chce. Nie, nie wierzę normalnie. Dobra. Jakby to ładnie zrobić? Cicho, chcę wyjść. Gdzie jest Virginia? Czyli chata nie jest taka... Nastrzała go? No nie, maska dużo nie pomaga. Nie przykwiściła się kopytami. No jaki koks, człowieku. Ile już niego strzeliłeś? O Jezu. Ty, co on tu ma? Skórzana saszetka. Tak swoją drogą zacząłem już odcinek, także witam moi serd... Też witam was, wszystkich. Kochani, bardzo serdecznie. O, czekaj. No, a to ty, dobra. Jaką ma kniaga? Czekaj, nie, to nie jego kniaga. Okej, to flaki. Dobra. Jaką skórzaną saszetkę? Nie widzę żadnej no, saszetki. No, ale ja mam skórzaną saszetkę. Czekaj, co to w ogóle jest? Skórzana saszetka, otwórz. Otwórz. Co w środku jest? Okej, okay, taśma klejąca, pióro 32 sztuki, 4 monety i leki. A, czyli taka pierdoła do... Ale przyjemne to. A w ogóle go nie można podnieść, on co nam tak będzie tu walał teraz? Ty no, bo on jest chyba za duży. Dobra, Virginia go ogarnie. Tak. No, domek nie jest aż tak bardzo bezpieczny, bo... No bo nie, nie? No nie, 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 bo nie, no tak. Ja zauważyłem, bo jak wszedł do domku, no to nie jest bezpieczny, no dlatego, nie? Dlatego trzeba... O, tamtego... Dobrze, bardzo dobrze. Dlatego trzeba jakoś to obudować, nie? Trzeba jakoś to obudować. Ty, ale nie można tego... A, jest dobry. Myślałem, że nie można ogniska od wirusu spalić. Ja bym chciał jakieś budowle, takie wiesz, pułapki, może nie pułapki, ale zaraz ogarniemy coś. W ogóle poproszę cię najlepiej to podpalić się nie chcę podpalił, jakoś dziwnie się podpalają, to ładnie. A to już ci nic nie poradzę, magazyn patyków, magazyn bali. Czekaj. Nie, ja nie wierzę, brzydko, ładnie. Dobra, trzeba, gdzie jest ten nasz? Kalwin, idź ryby nosić, kurde, bo póki stoisz, nic nie robisz. Najadłeś się już? Czekaj, podążaj, zrobimy tak. Wybudź patyki, wybuduj ognisko, zacznij, zrób sobie przerwę, oczyść, weź przedmiot, podążaj za mną, zdobądź. Przede wszystkim to ja ścieżkę tutaj jagody, chcę porobić. Jagody, bale, kamienie, patyki, jagody, bale, kamienie, nie mam, zdobądź ryby. Dobra, 64 patyki w razie W. Powiedz temu twojemu koledze, a jak wyjść z tego, może nie? Jeżeli już mu coś każe robić, jak wyjść z tej kartki, nic mu nie każąc? Generalnie zrób sobie przerwę, ja zawsze robię. Bo chyba, chyba nie da się, nie dać mu no właśnie, żadnych wytycznych, wiesz? Właśnie tak dziwnie, nie? Bo to trochę dziwne. Ale dobra, tak zrobili, tak. No, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku no, bardziej skupimy się na delikatnym obudowaniu naszej bazy. Nie ukrywam, że może być sytuacja taka, że pójdziemy gdzieś w Explore, ale to w następnym odcinku albo za dwa odcinki. Na pewno teraz bym chciał troszkę ogarnąć, bo zobaczcie, coraz więcej zimowej aury jest przed nami. Także... Kalwin, podążaj za mną, to pierwsza sprawa.
Bo ja bym chciał... Ja bym chciał, żeby on nam patyki ogarniał. No to trzeba powiedzieć. No właśnie tak, tylko że w sensownym miejscu, żeby cyk. I teraz tak, oczyść, nie? Zrób sobie przerwę. Zdobądź patyki. To ja i też idę po patyki. A co, postawiłeś gdzieś plany? Bo ja nic nie widzę. Wbierz patyki, 2x40. Tak, tak. Spiki, tutaj masz cały czas do przodu tą... ścieżkę? Ścieżkę, no. Słabo widać. Nie można to jakoś ustawić tego w strukturach? Może i można. Właśnie chcę zobaczyć. Czekaj, escape, opcje. Wyświetlanie pełne, ma jasność, grafika. Rozgrywka będzie, nie. Uszkodzenia struktury, typ duży głów, pole widzenia. Grafika. Teoretycznie kiedyś była taka możliwość w Foreście, tak, nie? A... ale tutaj jeszcze jest dużo mniej tych opcji niż w Foreście. No to wiesz, zobaczymy jak będzie... W ogóle mnie ciekawi, co za 2 tygodnie dodadzą, nie? Znaczy już mniej niż 2 tygodnie, bo tam... Czekaj, 13 jest ten patch? 11 dni chyba tam jest. No to wiesz, ciekawe co dodadzą. Czy to będzie coś sensownego, czy wręcz przeciwnie? Kosmetyczna zmiana? Bo... Czemy, no wiesz, to są patche, widzę, zrobili na zasadzie tak jak było w The Forest. Pamiętasz, tam też leciał cały czas i chyba co 2 tygodnie był patch, nie? Czy co tydzień na początku? Znaczy ogólnie na początku co tydzień było, nie? No, nie było tylko tygodnie. No to robią co 2 tygodnie, ale to jest fajne, że widzisz kiedy, a co? Zobaczymy. Ten system patchowania właśnie w The Forest mi się zawsze podobał, bo wiesz kiedy się z czego spodziewać. Tak mogliby jeszcze pisać co, nie? Ale im bliżej patchu chyba też było opisane, że co będzie gdzieś tam można było znaleźć. Ale nie pamiętam już. Tyle czasu już. Bez kitu, strasznie mało patyków z tego ten. Ja ci powiem tak, może inaczej by było, jakbyśmy mieli kukri, maczetę w sensie. No. Ale... no ale to... na razie to jest nierealne. Kiedyś pewnie będziemy mieli cały ekwipunek, ale... Kiedyś to pewnie, chyba że nam się nie spodoba ta gra i nie będziemy grali. No... ale nie, ale tutaj akurat się o to nie boję, nie? Przynajmniej z mojej strony, bo ja na razie... no jest fajnie, jest przyjemnie. Dlaczego tutaj nie jest ten nasza chałupa zaznaczona jako chałupa na mapie, powiedz? Nie mam pojęcia. Nie? Tam jakiś byle szałas postawiłeś pod ziemią i się zaznaczył, a tutaj... łóżko stoi, czyli powinno de facto być, nie? Może trzeba by było po prostu postawić ten namiot, taki wiesz, z plandeki. I wtedy by była informacja o tym, że to jest nasz dom, nie? Bez sensu, trochę bo bez sensu, ale to i tak, wiesz, chwila, bo... Oj, nie można więcej patyków wziąć? Dobra, 20x37. Nie jest źle. Właśnie, ty, poczekaj. Czy ja mam jakąś skórę zwierząt? Nie, to muszą dopracować. Kurde, chodzę przy patykach i... Nie, patyków jest bardzo mało, powiem ci. To nie, jest... nie, ale nawet te budowanie przy ścieżce, ja muszę jej szukać, gdzie to jest, wiesz? Mhm. I nawet jak ją wybudujesz, to jej prawie nie widać. Nie podoba mi się to. A zaraz zobaczę, bo może to jest kwestia tego, że po prostu w teksturę wchodzi, nie? No wchodzi w tekstury. No tutaj to w ogóle nie widać, że się coś zbudowało. No mówię, i tutaj chodzę, nawet nie widzę, gdzie to ma być, bo słabo widać i... tutaj, jak już widzę ślad, wiesz, planu i nie mogę znaleźć tego E, nie? Do położenia. Nie, to jest słabe. Może się ze mną nie zgodzić, ale moim zdaniem to jest słabe. Czekaj, bo to tak nie powinno tu być. 6x5 patyków. Chwila, tutaj... Czemu tu w ogóle nie ten? Jest ścieżka... To ja po to buduję tą ścieżkę, żeby to cholera wszystko było... Żeby to było jakoś widać, nie? Widać, nie? A w ogóle nie widać. Mówię, że to jakieś takie słabe dla mnie, no. Znaczy może, wiesz co, w Foreście też takie coś było, że to w tekstury wchodziło.
Ale no, lipa trochę. Ale było widać, a tutaj nic nie widać, nie? To prawda. No w sumie jest 8 na 5 patyków, nie wiem gdzie. No. Miałeś 8 na 5, ja mam 11 na 5, widzisz? Ja mam 7 na 4. Teraz. 14 na 4 mam. 16, jeszcze 20. I to jest takie właśnie. To mnie się rzuciło teraz w oczy. 20, kurde. Wy tu. A ty tutaj dalej nie szedłeś w te krzaki? Tu nie, tu nie. Tutaj też nie widzę. Ja do ogniska szedłem tak naprawdę. No to gdzieś tu się powinno... Tutaj są jeszcze, widzisz? Ale tutaj już są wybudowane. No to gdzieś coś się zbadziło z czterema tymi. No dobra, a zróbmy w takim wypadku... Czekaj. Bo widzę, że tak, że po pierwsze to on mi tutaj znosi wszystko, więc tak, magazyn patyków. Zrobimy tak. A, ciekawe czy działa to w ten sam sposób, co w ten, co są znaczy w depresie. Chwila. Raz. Nie. Magazyn patyków. Dwa. Trzy. Dobra. Zero na cztery. No i gdzie one mają być? Nie mam pojęcia. Powiem ci... słabe miejsce pod tym kątem wychodzi na to, wiesz? Ale wiesz, to nie miejsce, to jeżeli wchodzisz tak w tekstury, to The Forest było tak, że nie mogłeś postawić, tak? Jak ci za bardzo coś przeszkadzało. Mhm. A tu się ścieżka, no zobacz, zapadło się w sumie w górkę i poszło pod górką, takie... Abstrahuję już od tego, że w ogóle znikły gdzieś tam. Mhm. Tutaj tak jakby nie było, nie no, tutaj pod tym by było, tu... Może tu gdzieś pod to górko, tu się gdzieś nie położyły. Wystają patyki, których wziąć nie można. W ogóle gdzie nie gdzie, to wygląda jakby w ogóle ta ścieżka taka, wiesz. A ciekawe, czy jakbym położył z kamieni ścieżkę, to by było inaczej. Nie wiem. Nie wiem, ta ścieżka... To jest porażka. Tak, przynajmniej, ale to... No, nie wygląda to tak, jak powinno. Dobra, kości sobie pozbieram. Może trzeba najpierw traktorem przyjechać i ziemię wyrównać. Ale to czekaj, dobra, to zaraz zobaczymy jeszcze inaczej. A jakby... Zbierz patyki 0 na 12. Coś jeszcze postawiłeś, nie? Tak. Czekaj. Bęk. Bęk. No, tutaj też nie będzie tego widać. Mhm. Może by ją rozwalił tą ścieżkę, ciekawe. Ale no weź teraz rozwrót. Czekaj. A jakby tam przy ścieżce pochodził i rozwalanie struktur, to może, wiesz, zrezygnuj z tego z planów, może się porezygnują te co się zabudziły. Nie potrzebnie zrezygnowali tych młoteczków. One, te młoteczki były fajne, takie znaki, gdzie się buduje, tak? Gdzie masz coś do zbudowania. Może jest, tylko my jeszcze nie widzimy, wiesz? No nie ma, bo... No i dobra, powiedzmy, że to jest to. A, nie mam patyków, czekaj. Bang, 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 bang.
Daj mi patyki, kolego sympatyczny. Jeszcze dwie sztuki. Tu będzie magazyn kości, niech będzie. Z tyłu za domem jest ścieżka z kamieni, wiesz? Dobra, ale ja jeszcze chcę coś sprawdzić, tak? Super. Ona idzie dosyć ten, dosyć tak grubo, nie? Grubo, dużo patyków. Cztery patyki, czekaj, B. Widzisz te ścieżki. A co próbujesz? Patrzę, że jak może B włączę, to mi się zaświeci ten plan bardziej. I zrezygnować z tych, ale... Nie. A przynajmniej czekaj. B. Dobra, mam. Masz? Gdzie? Tu były. Patrz, chodź tu. Tu taka wystająca i tu cztery sztuki. Nie wiem w ogóle czemu tak. Ja też nie wiem, dobra. Ale jak znalazłeś, to dobrze. A tu mam ale jeszcze na bez znalazłeś? Jakiś, a tu mam jeszcze jakiś X. Znaczy, wiesz co? Oddaliłem się. Aha. I zobaczyłem po prostu ten plan wystający, nie? Poczekaj, no teraz... Teraz mam cały czas nie mogę wyjść z tego. Z czego? Nie wiem, za gówno. Spiki, z czego nie możesz wyjść? Dobra, teraz wyszedłem, bo miałem plan na patyki. No. I nie mogłem, na B, na ten nie mogłem go jakby skasować, rozumiesz? Cały czas z nim chodziłem. Aha, okej. Okay. Musiałem otworzyć jakąś inną zakładkę w książce, otworzyłem sobie domek. Ten domek, wiesz, wziąłem jakby do zbudowania i z niego zrezygnowałem i dopiero mi się wykasowały te. Mhm. Ale dalej gdzieś są jeszcze cztery patyki, wiesz? O, cały czas się świecą. Tak, jak dam B. Dam B. Nie, nic tu nie widzę. Dobra, trudno. Takie są skutki, jak się ma małe jagódki. No trudno. Kamienie trzeba ten, trzeba ogarniać i... Bo tutaj już widzę, że na przykład ścieżka, która jest zrobiona z kamieni, wygląda lepiej, nie? Zdecydowanie. Bo wiesz, bardziej widoczna i w ogóle, nie? Dobra, trzeba jakieś plany postawić jeszcze. Bo ta ścieżka to taka fanaberia trochę była. Mnie bardziej interesuje... Czekaj, zmień tryb. Chwila. Podstawowa podłoga. Podstawowa ściana. Drzwi, okno. Stopień. A! Okej. Okay. Jeszcze gdzieś trzy kamienie i też nie mogę znaleźć, może na końcu, co? Tutaj gdzieś może być. Weź odsuń się kawałek. No. Tu mi się coś zaświecało, ale już się nie zaświeca. No jeszcze ten przyszedł mi tyłek i wystawił. No, Calvin zbiera ten. Zbiera logi. Dobra, chwila. Zobaczmy. Dobra, to teraz jeszcze mamy trzy kamienie do znalezienia, gdzie położyć.
jest cała ścieżka. Alvin, uważaj. Tam jedna jak cię mogę jeszcze wygląda. Oho. To jest mały kamyczek. O. Dobra, kamienie mi się udało odnaleźć. Raz jest ten taki, że się zbudowało te pik, czasami nie ma. Ty, patrz jak fajnie, nie? Co? Można sobie stopień zarobić. A, no. Popatrz, na przykład kładę... A, tu nie mogę, bo tu... A nie, dobrze, mogę też, patrz. Pyk. Mamy taką chatkę ze stopniem, nie? I teraz łatwiej się teoretycznie wchodzi. No, będą mieli łatwiej do nas wchodzić. No, to na pewno, nie? Dobra. Jakby postawić... Czekaj, to wyrzucimy, te logi, bo one nam się przydadzą. Ten, jak tam skacze, jak sarenka po te logi nasze. Znaczy, po patyki. Znalazłeś te... A, patyk ten znalazłeś, dobra. A patyki... Tam widzę, szukasz, jeszcze się nie poddajesz. Patrzę cały czas, ale... Bo mnie wkurza, jak mi się świeci, a może to co innego postawiłeś. To musi być ścieżka. Znaczy, wiesz co? Nie wiem. Chyba nie, no co? No tutaj, tu mamy wszystko dokończone. Tak. Raczej mamy wszystko dokończone, także luz. Dobra, muszę rybę wpierdzielić, bo jestem głodny, jak nie wiem co. I zaraz muszę rozkminić, jak się robi ogrodzenie. Dobra, podstawowe belki. Podstawowe belki, dobra, tak, dajesz, później tak. Zastrzały. Schody, drewniana rampa, palisada, o. Aha! Okej, okay. Dobra, bęk. To zróbmy to. Raz, dwa. Kurde, czekaj, muszę jakoś to tak... Powiedzmy, że tutaj. Nie, nie tak. Nie. To zdecydowanie nie jest to, co mi jest potrzebne. Poczekaj, rozgrywka. Uszkodzenia tekstur. Włącz oczywiście. Bang. Ty, no nie mogę z menu wyjść, nie? Rozumiesz to? Co jest? Coś dzisiaj ta gra się badzi, powiem ci. No, tak też zauważyłem, jest masakra w porównaniu. Znaczy, wcześniej tyle nie robiliśmy, tylko żeśmy łazili, nie? Ty, no ale nie mogę teraz ten, nie mogę w ogóle wyjść z menu, nie? No ja też nie mogłem, mówiłem ci, weź sobie jakiś plan inny, budowania, tak? Nie, z menu głównego. Ja mam teraz rozgrywkę, sterowanie i tak dalej. Weź wyłącz ten, dwie sprawy, bo ja włączyłem no. Uszkodzenia tekstur. Wywal... Ja nie wiem, czy ja mogę opcję. Nie. Poczekaj, nie włącz w opcję. Rozwal te logi, które leżą takie na ziemi, postawione jako plany. Jedno jest koło stoiska od...
stoiska. Składni, Boże, składu patyków, a drugie stoję przy tym. No ale ja tu nic nie widzę. Nie widzisz logów leżących? No są logi leżące, no ale no co? No to rozwal go. Ale ja go nie mogę w ogóle... Rozumiesz, że on leży, ale ja przez niego nie mam żadnej interakcji na nim? Nawet jak mam uszkodzenia struktur? No nic, no macham sobie i siekierami przez niego przelatuję. O, ptaka zabiłem, który na nim siedziała. Okej, okay, dobra. O, moja... Widzisz, moja... No nie, nie moja widzę, siekiera bo... Moja siekiera sobie przez tego loga przychodzi, jakby go nie było. O, dobra, o, czekaj, tak. Jestem teraz, dobra, idź. Zobacz, o, widzisz? A tu się coś złapało? Nie wiem, może ja uderzyłem. Widzisz, jest, tak jakby ich nie było. Nie wiem, czy u ciebie to działa. Włącz, zastosuj, dobra. Nie w ogóle, o, widzisz, mogę sobie machać przez to i... Nie wiem, zobacz, ona coś. O, cicho, teraz ten mały mogę, tego dużego nie. Ty go ruszyłeś i teraz go mogłem ruszyć, wiesz? Dopiero jak go uderzyłeś. Palisada. Dobra, czekaj. Pierwsze co, to wyłączę te uszkodzenia, żeby nam nie rozwalili. Ale wiesz co? Zobacz sobie ten. Zobacz sobie no. Na palisadę. Teoretycznie powinien być jeden log i kładziesz go pionowo. Palisada. Czekaj, gdzie to było? Podłogi, budowanie. Po prawej czy po lewej stronie? A, dobra, nieważne. Palisady. Nieważne, już wszystko wiem. Ha, ha! Co? Patrz, no dobra. Czekaj, bo ja nie mogę wyjść teraz tego. Wstecz. Dobra, jak już wlazłem. Kładziesz jeden lot, no drugi. I co, tak każdy jeden trzeba układać? Tak. A nie ma planów tu? Nie. Czyli biorę go i kładę w którym miejscu chcę, tak? Tak, ale podejdź do niego i teraz tak, znaczy podejdź tutaj i teraz tak, bo masz leżące, kurde. No wiem, to na czerwono mam na leżąco. No właśnie, naciśnij prawy przycisk myszki. No i mam, masz takie małe. No właśnie, to teraz kładziesz pionowo, a jak jeszcze raz naciśniesz prawy przycisk myszy, to kładziesz poziomo. Rozumiesz? No. Ale fajne, to jest fajne, moi drodzy. Czyli mogę tutaj położyć. Mogę tak. Położyć jeden? Tak, no tak, tak, kładź, bo a jak chcesz na przykład zaostrzyć, to podchodzisz do tego i ci się pokazują no. Takie dwie linie, nie? Z siekierą no, podchodzisz. Pokazuje. No z siekierą. A z siekierą. No. Ale wieje. Znowu wieje. Ale to teraz trzeba dobrze pilnować, w którą stronę mamy iść. Fajne, ale wiesz, że to będzie jeszcze dłużej niż tamto budowanie? Wiem. I jak chcesz na przykład z tego zrobić bramę... To zakładam, że... A czekaj, można dbać, czy nie można? Można. Ale... To ja będę ostrzył. Ostrzyć? No tak, ten, jak on się nazywa? Nasz kolega sympatyczny... Stój, stój kolego. Zrób sobie przerwę, odpocznij, żebyś nie był zmęczony. Bo Calvin non-stop patyki nam nosi, nie?
No dobrze, że rośnie, rośnie. No, wiesz co, będzie bardzo dużo tego budowania. Ja... No dobra, na razie te dwa odcinki jeszcze sprawdzimy, jak to wygląda. Bo ja jestem ciekaw, ale jeżeli to ma tak wyglądać, to to w pojedynkę stary, czy tam dwie osoby, to wiesz co, to tak łatwo się nie da. To ja podejrzewam, że tu będzie trzeba zrobić otwartą po prostu sesję w 8 osób i 8 osób będzie, bo to zawsze 8 logów, nie? No strony M, bo ja nie wiem, tutaj do wody, tak? Tak, do wody, bo mój plan pierwotny zakładał... Ale to co, o tutaj, o gdzieś, o? Nie, no, tak, bliżej, w sensie gdzieś tutaj, o nawet, o, tu. Tutaj za tym, bo trzeba wiedzieć, jak się kierować, no bo wiesz, bo... Tak, no to my mniej więcej tutaj się kierujemy, bo mój plan ogólnie, patrz, mój plan zakładał, że tak, lecimy odtąd... Poczekaj, bo cię nie widzę, gdzie ty jesteś? Tu jestem, tu. No. Że lecimy odtąd, tutaj po całości, jeszcze po całości, tutaj, tu. Ale tu. To byśmy się zarąbali. No właśnie o całą to chodzi, nie? Czyli ja bym rzucił o tu, jak się kończy ta górka, odtąd. Ale leć, nie, bo nie wiem, jak to działa później przy łączeniu, żeby się nie zbadyć. Leć od tego momentu, gdzie zaczęliśmy. Prostu... Tak, tylko że końcówkę, żeby była o tu, jak ta górka się kończy. No dobrze, okej, okay, no. Punkt, nie? Jak tam wolisz, nie? A można wykopywać te? Może by bramę spróbował zrobić, co? No i już zaraz będziemy próbować. Czekaj. Tak. O panie, to nie będzie łatwe. Tu i ciężko zakręcać, powiem ci, bo czerwono jest, widzisz? Czemu to tak zrobiło? Czekaj, nie, to tu nie będzie na pewno. A co ty zrobiłeś tu? A to brama? No właśnie nie wiem, co to... Ło, jak mnie wypierdzieliło. Właśnie nie wiem, co to jest, ale... Czekaj, muszę zobaczyć tak. To zostawię. I B. Aha, dobra. Ja jestem głupi. Czekaj. Bank. Teraz tak. Bank. Nie. Jest Virginia. GPS w ogóle jej założyłem, nie? I widzę ją na tym. Widzę. Wiesz co? Dobra, 33 minuty. Moi drodzy, i tak robi się ciemno. Ideolo. Kończymy ten odcinek. Mamy nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. No i widzimy się w następnym odcinku z tym razem z budowania, bo... Jeszcze będzie trzeba rozkminić, jak to kurde zrobić, nie? Patrz, jedzenie ci dała. No, dziękuję. Lubi mnie. Pięknie. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, Cheveral. Hej.